Kręciliśmy film w właśnie Maroko i przywitali nas panowie na lotnisku, jak z amerykańskich filmów. Wszyscy tak stali w takich ciemnych okularach i w kurtkach skórzanych. I okazało się, że to byli agenci, którzy sprawdzali, co gramy na planie. Żeby nie było seksu, pocałunku, bo to jest kraj muzułmański i mieli nas pilnować. I co chwilę pytali się, o czym my gramy. Ja miałam taką scenę, że miałam brzydko powiedzieć do kogoś, I nie wiem, czy mogę takie rzeczy mówić, bo to jest przekleństwo. Nie, no ale to wybaczymy. I do jednego z panów mówię, prowadź mnie, kozo, j***o. W kraju arabskim. Tak, i ja mówię, nie powiem tego. Nie powiem tego, bo widzę, że ci panowie stoją wszyscy. Tak, i mówię, nie powiem tego, bo wszyscy nie wyjadę z tego kraju, nie? Oni nie rozumieją. Kurde, mów to śmiało. I ja z pełną obawą mówię, prowadź mnie, kozo, j***o. Stop! Co on powiedział? I ja myślałem, że zemdleję. I ktoś z ekipy przetłumaczył. Follow me. A, okej. No to teraz wyobraź sobie, że w ambasadzie Maroka obejrzą ten program. No ale to, przepraszam, to jest film, ale powiem ci następną anegdotę też z filmu. Jest taka scena, że jeden z bohaterów daje dziewczynie tam 100 zł i mówi, wypier papier, nie? I nagle ta dziewczyna stoi i mówi, nie mów tak do mnie. Nie pozwolę, żebyś do mnie tak mówił. A on mówi, stop, przepraszam, tak w scenariuszu jest, nie? To nie bierz tego do siebie, tak w scenariuszu jest. Ja nie pozwolę, żeby ktoś do mnie tak mówił. I zeszła z planu. Naprawdę, zeszła z planu i wszyscy w szoku. I ona sobie po prostu poszła. Bo po prostu pomyślała, że aktor ją obraża. Przepraszam, ona myślała, że ona gra w Macbecie, wiesz, no to też... To też nie było...